Kłaniamy się, druga partia, szanowni państwo. Wygrał ją Marek Ratuszny, który ma już w dorobku medal Mistrzostw Polski Amatorów. To był rok 2007, o ile mnie pamięć nie myli. Jego rywal Robert Biliński, Frame Łódź. Tam udało się zająć w eliminacjach 13 miejsce, ale nie widzimy kilku zawodników go wyprzedzających, stąd zapewne obecność Roberta Bilińskiego. Robert Biliński to przede wszystkim old boy, startował także w Polturach, nawet udawało mu się odnosić zwycięstwa. No więc zawodnik, który jest w stanie, jak mi się wydaje, pokazać kawałek dobrego bilardu w Mistrzostwach Polski Amatorów od 2011 roku. Ale raczej więcej tu przegranych niż wygranych. No i w tym roku już dwa zwycięstwa. Zobaczymy z kim. Z Jarosławem Szynklewskim i z Pawłem Lewandowskim, który może tutaj, mówię tu o Lewandowskim, może się popisać wyjściem z grupy. Ratuszny natomiast nieco mniej okazały wynik w tym roku. Trzecie miejsce ex aequo z dwoma innymi zawodnikami. Nieczęsta sytuacja w eliminacjach w Chorzowie. Jeżeli chodzi o jego starty w tym roku. To zwycięstwa razy dwa z Lesiakiem i Szynklewskim. W zeszłym roku skończył Ratuszny na fazie grupowej. Ostatni raz z grupy udało się wyjść, a nie, to Poltur, czyli w 2007 ostatni raz wyszedł z grupy. No i zobaczymy, jak teraz rozwiąże Ratuszny tę sytuację. Zagrywa połówki. No i widziałem grę Marka Ratusznego, proszę bardzo, to o czym miałem mówić, potrafi zagrać intensywną rotację. I potrafi też popisywać się ciekawymi zagraniami. Zajrzyjmy może do grupy, w której rywalizują obaj dżentelmeni. Tylko, że to jest takie szukanie po omacku niestety, a jednak grupa dziewiąta, proszę bardzo. Tutaj na czele Piotr Łuj z trzema zwycięstwami, bez porażki. Lewandowski, Ratuszny, dwa zwycięstwa i po porażce. Lepszy od nich Biliński z dwoma zwycięstwami. Cztery porażki natomiast na koncie Grzegorza Borowskiego. A więc nikłe szanse już Borowskiego, w zasadzie brak szans na wyjście z grupy. Tymczasem zdaje się, że Pełny zagrywa jednak, a nie, przepraszam, to Robert Biliński oczywiście, on zagrywa Pełny, to nie ulega wątpliwości. I troszeczkę chyba tutaj sprawy się lekko komplikują. Ale delikatne przetoczenie, w zasadzie wtoczenie trójkę do środka sprawy porządkuje. No i cóż, tutaj trzeba zadbać o tym, żeby mieć dobry kącik na czwórce. Najlepiej wyrzucający powinno wystarczyć w zupełności, nawet do tego, żeby obejść białą, bilą ósemkę od dołu. Albo by też przesuwać po linii jednak od dołu. Ojej, coś się zabrakło czegoś, prawdopodobnie rotacji. Może drugą kamerą pokazalibyśmy łuzę, do której adresuję. No i czy to wpadnie? Dość spokojnie oczekuję. Tak jest, a więc 1-1.
Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Tego nie złapiemy, nie? Ale pośpieszyli nam się panowie z rozbiciem. W zasadzie to chyba jakiś rekord, jeżeli chodzi o czas ustawienia trójkąta. Połówki zagrywa Marek Biliński. Tymczasem w grupie 14 też dość szybko grają panowie. Wiśniewski i Niewęgłowski już po dwa zwycięstwa. Tymczasem przy stole Marek Ratuszny. Który zagrywa bilet pełny, tutaj może chodziło o jakiegoś złożonego sejfa, ale zdaje się, że ma jak na dłoni taką najciężej usytuowaną bilę. Robert Biliński. No i już ją ze stołu usunął. No i teraz pytanie o 15. Ciekaw jestem, czy możemy to zobaczyć. No z tej kamery to może niekoniecznie. W każdym razie 9 teraz w grze. Chyba dobrze zrobił ten parking Bilińskiemu, a właściwie sytuacji na stole, bo gdyby biała uciekła pod bandę, byłoby jeszcze ciężej. I ta 15 może z prawej kamery uda się zobaczyć 15 i trójkę. A, widzimy, no ale to nie jest kamera, która pozwala oceniać, czy kula z brązowym paskiem przechodzi do narożnej kieszeni. W każdym razie póki co do 14 składa się Marek Biliński, Robert Biliński oczywiście. To miała być odstawna, ale chyba bardziej chodziło o to, żeby troszeczkę bliżej trójki stanęła biała, wtedy z chińskiego snookera musiałby zagrywać Ratuszny. Czwórka. Całkiem przemyślane zagranie, trzeba przyznać. Gdyby się tak nad nim zastanowić i wyobrazić sobie, jakby to wyglądało, gdyby to się udało lepiej, to byłyby same korzyści. Bile z paskami odcinałyby dostęp. Teraz kapitalnie Marek Ratuszny, zobaczmy powtórkę. Proszę zwrócić uwagę, miał miejsce, popisał się dobrym wbiciem i po trzech bandach uwalnia sobie czerwoną kulę. To jest właśnie to, o czym wspominałem. Ten zawodnik potrafi naprawdę zagrać widowiskowo, zagrać skutecznie. Tylko czasami brakuje regularności.
zobaczymy, na ile wystarczy impetu w tej partii Markowi Ratusznemu. Już tylko dwie kule, dobry kącik zostawia sobie na czerwonej bili Marek Ratuszny. To pozwoli przenieść białą pod krótką bandę. Właśnie tak, niemalże perfekcyjnie. I mamy 2-1 dla zawodnika z Chorzowa. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Widzimy powtórkę rozbicia Roberta Bilińskiego. No i nieskutecznie, dlatego przy stole Marek Ratuszny. Kichnę teraz. Nie najlepsze było to rozbicie Roberta Bilińskiego. Widzimy dużo bil pogrupowanych na dolnej połowie stołu. Ale na razie bardzo pewnie radzi sobie Ratuszny, czego dowodem jest to wbicie. No sporo jeszcze pracy przed nim, ale na razie dość metodycznie rozwiązuje ten układ. Zobaczmy powtórkę, to było dobre, to było ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, siódemka po czarnej dla zachowania pozycji. No nie udało się tej pozycji zachować, ale zagranie świadczące o dużej kreatywności Marka Ratusznego. No ta szóstka to raczej nie przechodzi, panie Marku. Czy udało się chociaż poprawić pozycję bil pełnych? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że jest nieco lepiej, chociaż żeby mówić o pełnym szczęściu, trzeba będzie się dostać gdzieś pod ósemkę, by móc zagrywać brązową i czerwoną w lewą stronę. I to przy założeniu, że szóstki już wtedy na stole nie będzie, więc trudne to zadanie. Czasem Biliński znalazł lukę, pozbył się z pierwszej z kuli, no i jego sytuacja wyglądała nie polepiej.
zwłaszcza że pokazuje dużą solidność na wbiciach. Jeżeli teraz uda się zapanować w pełni nad białą birą, ale chyba tutaj raczej na szczęście liczył i w zasadzie to szczęście dopisało Robert Biliński. No gdyby się udało faktycznie panować w pełni nad białą birą, no to byśmy byli już naprawdę u kresu tej partii. A więc chyba nie ma wątpliwości, że 13 przechodzi. Trudno to jednak z tej kamery ocenić. Jeszcze dla pewności wyjmuje Biliński kulę z łzy, do której chce zaadresować bilę. Ostatnią bilę z paskiem na stole. Teraz to czy z górą, czy też będzie próbował jakiegoś ekstrawaganckiego zagrania z dolną rotacją. Świetnie, teraz podprowadza sobie ósemkę. Mierzy dokładnie. A zatem 2-2. Decydująca partia przed nami, otworzy ją Marek Ratuszny. Już 20:30 za parę minut, a więc trudno oprzeć się wrażeniu pewnych opóźnień, które sprawiają, że no, na przykład grupa dziewiąta to jeszcze, tak powiedzmy, bliżej początku niż końca. Zobaczmy powtórkę rozbicia Ratusznego. Ekwilibrystyczny sposób biała znalazła drogę do kieszeni. Większość kul w prawej dolnej ćwiartce stołu, no ale w zasadzie i połówki, właściwie bardziej połówki niż pełne są do rozegrania, tylko nie wiem czy warto zaczynać od tych najwyżej na stole, chyba lepiej byłoby uprzątnąć ten gąszcz. Grupa dziesiąta, tutaj już jesteśmy bliżej końca zdecydowanie. Grupa jedenasta, jesteśmy też podobnie jak przy grupie dziewiątej. Oczywiście spora baza musiał zagrywać Robert Biliński, no ale dobrze, że wziął się za te birę ze skupiska, w którym jest ich najwięcej. Tyle tylko, że troszeczkę szczęście nie dopisało. W efekcie tego pierwszego zagrania czwórka odcina dostęp do jednej z połówek. Jak tam w grupie 12 sytuacja. No tak jeszcze troszeczkę to potrwa. W grupie 13 to samo. W grupie 14 tutaj chyba największe opóźnienia będą. Albo w grupie 15. Tymczasem Marek Ratuszny dostał szansę. Grupa 16 tutaj jest całkiem znośnie, mniej więcej w połowie.
Zdaje się, że szczęście dopisało ratusznemu, który... Przepraszam teraz Bilińskiego. I teraz ciekawe, czy ta dwójka przechodzi do narożnej kieszeni? Z wysokiego kija. Ale czy to zmierza do łzy? Nie, jednak nie. No i znów Biliński. Sporo się tutaj działo. Biała blisko kieszeni ostatecznie pozostaje na stole. No i w dobrym tempie, takim żwawym, szybkim, a jednak miarowym. Gra zawodnik frejmu Łódź. I teraz ratuszny, długi dość strzał przed nim, no ale bardzo pewnie po raz kolejny. I na czym się tu może pomylić ratuszną, ta dwójka już dość problematyczna. Może być trudno ze skontrolowaniem siły, chociaż to nie powinno być największym problemem. Jedna banda, właściwie trzecia teraz. No i ta siła skontrolowana idealnie. No i czy... Taki kontakt biały z jedenastką gwarantuje pozycję do czwórki. No całkiem znośną. Tyle tylko, że mało miejsca jest na błąd, jeżeli chodzi o pozycjonowanie z różowej do brązowej. Czuł, że musi zagrać mocniej, jeszcze poprawić troszeczkę rotacją ratuszne. To wszystko wpłynęło na precyzję wbicia, której zabrakło. No i szansa przed Bilińskim. Czyżbyśmy mogli z lewej z kamery zobaczyć nieco lepiej te kieszenie? Nie. Z prawej natomiast by to był ciekawy efekt, chociaż gra do końca teraz. Tak przynajmniej mierzył przez chwilę. Jednak do środka. No i zabrakło. I na to tylko czekał Marek Ratuszny. Tutaj miejsca na błąd już absolutnie nie ma. Bardzo dużo bocznej rotacji. W efekcie świetna pozycja wypracowana. W całkiem ładny sposób, jak na trudność tego zagrania, to powiedzmy, że dodał od siebie troszeczkę ratuszne. No i teraz przeholował, tak jest, jeszcze się biała nie zatrzymała, a on już był niezadowolony, ale było z czego.
Jednak z dziecinną łatwością ósemka do kieszeni, Marek Ratuszny wygrywa 3-2. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Wyglądasz. Daj dzienniczek. Napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u? Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Y.